Panowie, gdzie jest Marek? No hit Marek, no prowadzący, no ludzie na żywo przecież wchodzimy, no. Zapił. No wiedziałem. Dobra, stażysta, nowy, z długimi włosami, ten co kserówki robi, kawę roznosi. Bez butów taki, tak. Przeprowadźcie go. Zagra sobie, będzie gwiazdą dzisiaj. Dobra, dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry, siadaj. Ja dopiero w pokoju socjalnym. Dobra, byłem. Za stół, za stół. O Jezus. Widzisz tekst? Umiesz czytać w ogóle? Znasz litery? Alfabet? Te sprawy? ABC? Te sprawy. Dobrze, tam widzisz literki, czytasz je. To będzie sobie leciało powoli, szczytuje. Nowe doświadczenie. Co jebiście, dobra. Tylko ci przyniosę jakąś marynarkę, wskoczysz w coś ładnego. Ja mam. Ja ci... Dobrze, Zosia, upudruj pana, poradzisz sobie. Najwyższy czas na 10321 odcinek dezinformacji. Możesz się tak nie kręcić, maleńka, bo mi się kręci, w głowie kręci. Na temat podniesienia cen paliw rozmawialiśmy dziś z politykiem partii Kongres Nowej Kurwicy, który w kilku zdaniach opowiedział nam, jakie są plany powstrzymania podwyżek cen. Przypominamy widzom, że poseł Wojtas cierpi na syndrom Tourette'a, także prosimy o wyrozumiałość. Panie, kurwa, redaktorze, sprawa jest prosta. Obniżkę cen możemy tylko, król, powstrzymać tylko i wyłącznie wychodząc ze struktur twojej starej Unii Europejskiej. Przecież to jest problem znany nie od dziś, że Żydzi, wszędzie Żydzi. Nasze członkostwo jest dla kraju bardzo szkodliwe. Tańczy słoń! Reasumując, chcemy płacić mniej za paliwo, musimy zrezygnować. Skończ pierdolić, cycki! Cycki, dupa! Z naszego udziału w Unii. Także no to jest w tym temacie, dziękuję. Wyjdź! Chuj! Panie redaktorze. Polityka to rządy większości, a większość to idioci. Dlatego słuchajcie metalu, bo jest to normalna muzyka i uspokaja. Czas na nasz popularny kącik youtuberów. Kogo dzisiaj przedstawi nam Zygmunt? Kto to jest Zygmunt? O, tutaj mamy... Dzień dobry. Dzień dobry. Będę w telewizji. Proszę nam powiedzieć, jakie jest pana rodzinne miasto? Katowice. Dobrze. Dziękujemy za odpowiedź. A teraz pytanie z wiedzy ogólnej. Jaka jest stolica Polski? No to Warszawa będzie chyba, nie? A, wystrzacha z pana. No dobrze, dobrze. To jak już pan odpowiedział na te trudne dwa pytania, to przechodzimy do trudniejszego. Proszę na tym oto, na tej grafice uporządkować tak elementy, aby tworzyły logiczną całość. Ale one są uporządkowane już, więc... Nie są uporządkowane. No widzi pan, co się tu dzieje. Proszę jakoś tak powiedzieć, nie wiem, ja panu podpowiem, że trzeba przestawić elementy, na przykład tutaj, żeby... No są jakieś twarze, tak podpowiadam. Sylwetki ludzkie. No ale to jest obraz, to jest dzieło kubistów, no tu nie ma co przedstawiać. No to jakich pan nie wie, kubistów? Pan co, nie pan, wie, co przedstawia? No przecież to jest wszystko dobrze. Ale to nie jest, co pan gadasz? Ale to jest wszystko dobrze, no co? No tak, to nie okay, jest, no. No, no, no są, to, no to jest znane dzieło. Ale... A pan zna tytuł tego? Jakie, kurwa, jakie dzieło? Przepraszam, cięcie, wytnijmy to. Co pan? Pan nie wie, o co pan pyta nawet. Halo, przepraszam. Tak. Dzień dobry. Skąd pan pochodzi? Warszawa. A jaka jest stolica Polski? Katowice. Dziękujemy za odpowiedź. Teraz tak, tutaj mam dla pana zadanie. Żeby pan bystry. Tak. Proszę tak uporządkować elementy, aby tworzyły logiczną całość. Chyba będzie. Chyba, nie? No i ja mu mówię, maleńka, jak nie skleisz ryja, to ci tak wbije palce w oczy, że oślepniesz. No, wydarzenia kulturalne w stolicy. Na coroczny festiwal sztuki nowoczesnej zjechali przedstawiciele sztuki współczesnej. Wśród nich wielu Polaków. Nasz redaktor Czesław specjalnie dla państwa przygląda się pracom. Czesławie, oddaję ci głos. Reklamuję metal, mogę?
Wystawa Galerii Sztuki w Warszawie to wielkie wydarzenie dla ludzi kultury. Dziś miałem, a może miałam, okazję oglądać pracę jednego z najbardziej obiecujących artystów młodego pokolenia, Xaviera von Buffona II, prawdziwe nazwisko Andrzej Kowalski. Xavier wszystkie swoje prace wykonuje za pomocą fekaliów, zarówno swoich, jak i tych zbieranych od sąsiadów czy przyjaciół. Jego styl nazywany jest kaprorealizmem, a same obrazy przedstawiają przedziwne sceny oraz portrety z młodości artysty. Xavier niestety nie mógł być obecny na wystawie, gdyż przebywa w Berlinie, gdzie pracuje nad swoim nowym projektem zatytułowanym tajemniczo Merda de Artista. Wszystkie prace artysty dostają dotacje od ASP oraz MPO. Dobrze, że mamy w kraju tak wiele utalentowanych osób. Pracodawcy fast foodów nie mogą narzekać na brak kadry. Tymczasem co słychać w przyszłości? Filipie? Halo, Filipie? On tutaj jest? Gdzie on jest? Mili Państwo, znajdujemy się w Polsce w roku 2230. Miała miejsce potworna apokalipsa. Rząd nakazem, pewną dyrektywą wprowadził totalny zakaz picia alkoholu. Trunek, który jest wpisany w naszą słowiańską krew, został całkowicie zakazany. Spowodowało to po pierwsze olbrzymie zamieszki na niespotykaną skalę, olbrzymią falę migracji. W kraju została niewielka grupa ludzi, głównie są to mutanci żyjący w kanałach. Praktycznie nie ostał się nikt. Ja tutaj nie widzę. Już od dłuższego czasu szukamy kogoś, żeby porozmawiać, jakiegoś autochtona. A pan co tu robi? Dzień dobry. Tu nikogo miało nie być. Jak to możliwe, że pan przetrwał? Proszę pana. I co tu się stało panu? A, to nie. To nie boli? Nie boli, bo to nie ma. No to jak ma boleć? Zresztą to plastik, jakby było z metalu, to już bym sobie ukradł. Proszę pana, ja opowiem panu historię swojego życia, ona jest krótka i smutna. Protezy mam dlatego, że jak ta dyrektywa weszła, co zakazali alkohol, to oni zaczęli ludziom, alkoholikom, no ale to też ludzie, amputować ręce. No i na mnie też trafiło. Chcieli mi też drugą urąbać, ale się nie dałem. Uciekłem. Ciachnęli takim tasakiem. No już nie mogłem wódki podnosić. Jak nalewać? No i jak będę pił? No prawo, to się nie da. A ja nie cham, to z butelki z gwinta nie będę walił. Nie piłem, straciłem pracę, nie miałem na kogo donosić i... No i co? No i chodzę teraz i zbieram złom, no. No i to nie była dobra decyzja, proszę pana. Te uszka to z tytanu są? Wyewoluowały niestety, no, po tych latach. Widzę, że u pana nie poszły do przodu małżowiny. Nie, zatrzymały się, no bo jeszcze... Ja słyszę 100 kilometrów, że nadjeżdża pociąg. W metalu? O, kurwa. Nie tam, panie, tam! Ale po co panu Ale ten pociąg? No metal, kurwa! Lepiej nie dożyć takich czasów. Tyle z przyszłości. Tymczasem przenieśmy się za ocean. Mariuszu? Halo, Mariuszu? Dzień dobry, kurwa. Jestem przed Centrum Kosmicznym NASA. Oto nigdy nie było pokazane materiał z misji na planecie Mars. Nie jest tak, jak nam się wszystkim wydaje. Tam musi być życie. No kurwa, nie ufajcie naukowcom. Prosto z Florydy mówię dla państwa Mariusz Kacki-Lonko. Tyle od naszych sąsiadów zza Odry, czyli Amerykanów. Na koniec pogoda. Co dla nas przygotowała nasza seksowna Aldona Kondon? Aldona, jaka sytuacja Temperatura na terenie całej Polski będzie wahała się od minus 10 do plus 20 stopni. Idealny weekend na działkowanie. Aldona jak zwykle urocza. Ja się z państwem żegnam i... No, kiedy kurwy nędzy! To jest trzecia już tancerka w tym tygodniu! Mówiłem, żeby to przykręcić! A ty co, jak gimbus, kurwa, naciągaj! Halo, ściągaj w ogóle! Policja! Koniec w ogóle! Policja na YouTube'a przyjedźcie, no! Policja na YouTube'a!